głodu, iż miłość to miłość, bronimy swoich praw. Jestem tutaj, ponieważ jest to jedną z osób, która doświadcza nienawiści. Nienawiści ze strony rządu i nienawiści ze strony normalnych obywateli, jak my. I bardzo bym chciał, żeby osoby transpłciowe, tak jak ja, miały po prostu pole do życia, żeby osoby homoseksualne miały pole do życia, żeby osoby każdej orientacji, osoby non-binary miały pole do jakiegokolwiek poruszania się po tym kraju bez zbędnych komentarzy, bez zbędnej nienawiści, bez zbędnej krytyki wobec nas za to, że za to jacy jesteśmy. To nie ma prawa głosu, po prostu nie ma prawa głosu. Ten zaś, kto nienawidzi innych ludzi, jest przez Boga traktowany na równi z zabójcą. Czemu politycy partii rządzącej oraz skrajnej prawicy zaprzeczają własnemu pismu, własnym wyznaniom, własnym ideologiom? Wszyscy jesteśmy równi. Gdyby Jezus zmartwychwstał w XXI wieku, stałby po naszej stronie, po stronie uciśnionych. Musimy walczyć o siebie nawzajem i jednoczyć się. Wszyscy mamy prawo do szczęścia. Każdy ma prawo do miłości, a jednak w naszym państwie jest to troszkę ograniczane i dyskryminowane. I każdy jak najbardziej ma prawo do miłości i do bycia tym, kim chce. O, super, dobra. Miłość, równość, akceptacja! Kochani...